Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem tarocistką Magiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, numerologia, karty anielskie, rytuały nie są mi obce. Więcej informacji o mnie znajdziecie na mojej stronie, link do strony jest na dole w opisie filmu. Na kanale nie tylko pika kart, są również horoskopy, nauka tarota, numerologia, Wasze pytania, moje odpowiedzi, gdzie Wy wysyłacie do mnie pytania, ja Wam udzielam odpowiedzi. Natomiast jeżeli chcielibyście korzystać z indywidualnych prognoz sesji, to jak najbardziej one są możliwe. Wszystkie informacje dodatkowe na ten temat znajdziecie na stronie. Tutaj macie informacje na temat kursu tarota, zatem jeżeli chcecie się rozwijać, to możecie wykupić sobie dostęp do kursu tarota, który nagrałam dla Was. I jeżeli chcielibyście się uczyć indywidualnie, to również jest to możliwe. Wszystkie informacje na stronie. Podoba Wam się ten filmik? Będzie Wam się podobał? Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie sobie w komentarzu, bardzo proszę, jaką grupę kart wybraliście, aby też pamiętać, gdybyście wrócili do tego filmiku, co Wam wyszło. Natomiast jeżeli chcielibyście być na bieżąco, czy też chcielibyście nie pomijać właśnie filmików, które się tu pojawiają, to zachęcam do subskrybowania kanału. Zatem, moi drodzy, co by nie przedłużać? Mamy tutaj trzy grupy kart. Ja też będę wybierała z Wami. Nie widziałam kart, zatem też jestem ciekawa, czy zawodowo idziemy w dobrym kierunku. Jaka jest wskazówka od kart? Na co warto, abyśmy zwrócili uwagę? Pierwsza grupa, druga grupa, trzecia grupa. Dajcie sobie czas na wybór. Jeżeli nie umiecie tak, to niech paluszek wybierze. Natomiast jeżeli na ten moment nie możecie się zdecydować, to znaczy, że nie czas na wybór. Wróćcie tu za jakiś czas. A zatem ja wybieram drugą. Te osoby, które wybrały pierwszą grupę, to... I tutaj mamy pierwsza karta, jest kartą Koło Fortuny. Koło Fortuny mówi o tym, że jesteś najprawdopodobniej w takim momencie, w którym jesteś w takim momencie, w którym okoliczności zewnętrzne już Ci dały sygnał, czy jesteś w dobrym momencie, ale zaraz zobaczymy, co dalej karty podpowiadają. I teraz tak, karty pokazują tutaj, że z jednej strony najprawdopodobniej ta historia zawodowa jest dla Was takim elementem przejściowym i to chyba właśnie wiecie. Natomiast karty pokazują, że tutaj trzeba popracować nad większą pewnością siebie, żeby wejść na właściwy tor, bez lęku, bez obawy. Zobaczcie, Koło Fortuny jest kartą takim działaniem też na chwilę, ale też i łudem szczęścia. Natomiast ósemka monet z kartą Trójki Mieczy jest kartą, która mówi o tym, że tutaj nie ma tak zwanej pełnej satysfakcji z realizacji pracy. Czegoś Wam tu najprawdopodobniej może brakować, bądź zacznie Wam brakować. Karta Giermka Kielichów, zastanówcie się nad tym wartością własną, wzmacniajcie wartość własną, bo Wy możecie mierzyć wyżej i nie obawiać się tego, że sięgacie po to. Zatem te osoby, które wybrały pierwszą grupę kart, czy idą w dobrą stronę? Mam wrażenie, że to, co robicie teraz, jest etapem przejściowym, a będziecie zmierzać we właściwą stronę, jeżeli chodzi o kierunek zawodowy. Mhm. Grupa kart numer 2. I tutaj co mamy? Karta dziewiątki buław. Karta, która mówi o tym, że tutaj trzeba być konsekwentnym, systematycznym. I ta konsekwencja, systematyka jest kluczowa. To, co może Wam przeszkadzać, niedocenianie siebie, ale też i giermek monet jest kartą, która mówi o tym, że w tej historii zawodowej brak takiego, nazwijmy to, wycenienia czy też docenienia może być czynnikiem mocno też kolidującym. To, co Wam pomoże, trójka buław, poszerzajcie horyzont, w ogóle piękna jest ta karta, zobaczcie. To jest też aspekt takiego, nazwijmy to, poszerzaj horyzonty w tym, co możesz robić. Królowa buław z siódemką monet. Karty pokazują, te osoby, które wybrały drugą grupę kart, bądźcie konsekwentni, systematyczni, wyceniajcie się, rozwijajcie swoje horyzonty, jesteście we właściwym miejscu, natomiast jeszcze wiele przed Wami jest do zrobienia. Królowa buław jest kartą, która mówi o tym, stawiaj na jakość. Królowa buław też jest kartą, która mówi o tym,
że tutaj ta przedsiębiorczość, kreatywność, nieszablonowość również przez ten potencjał, który nosicie w sobie, jest też waszą cenną jakby historią zawodową. Natomiast siódemka monet mówi o tym tak. Wchodzisz, jesteś na drodze, która daje ci możliwy potencjał. Zatem jak najbardziej tak. Królowa była w ogóle, jest kartą też czarownicy, karty osoby ezoterycznej. W ogóle karty buławowe też, nie wiem czy macie świadomość, są ezoteryczne i niektóre karty właśnie niosą te informacje, jeżeli chodzi o kwestie ezoteryki samej w sobie. Zatem, moi drodzy, te osoby, które wybrały grupę drugą, to tak, konsekwencja, systematyka, ale też, żebyście nie odpuszczali być może planu działania, tego, w którą stronę chcecie się zmierzać. Nie spłycajcie swoich, nazwijmy to, swoich możliwości działań, wyceniajcie się, nie wątpcie też w to, w jakim stronę, bo to jest giermek, przepraszam, rycerz monet jest kartą, która mówi o tym, że nie wierzymy w to, co gdzieś tam realizujemy, zatem warto w to się angażować. Trójka była w poszerzaj horyzonty. Jeszcze przed tobą coś do odkrycia zostało i tak jesteś w dobrym miejscu. Zatem super. Idziesz w dobrym kierunku. Karta numer 3. Dziesiątka monet jest kartą, która mówi o tym, plan długofalowy. Karta diabła z kartą, i tu mamy giermka mieczy. I teraz tak, karty pokazują tutaj, że opinie zewnętrzne, jakieś działanie na niesprawdzonych informacjach może być przeszkodą w realizowaniu się, bądź działacie pod przymusem. Czyli być może zobowiązania rodzinne, być może zobowiązania wobec kogoś mogą być generatorem przeszkadzającym w tak zwanym odczuciu, że idziecie zawodowo w dobrym kierunku. Karta Samonet z kartą pustelnika i kartą kapłanki. Mam wrażenie, że tutaj przed wami jest możliwość budowania sobie własnej struktury zawodowej. Jeżeli będziecie w stanie uwolnić się od jakichś zobowiązań, być może słownych, i pozwolicie sobie na nowe historie, to wtedy w zgodzie ze sobą i z tymi określeniem swoich potrzeb odkryjecie to, w którą stronę macie zmierzać. Podążajcie w stronę pasji, bo na razie według karty pokazują tutaj, że ta ścieżka jest w Twoim planie, że to, co chcesz robić, jest przed Tobą, ale jeszcze na tej drodze nie kroczysz. Dajcie bardzo proszę znać, którą grupę karty wybraliście i jak one z Wami rezonują. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. No i kliknęła mnie to, co trzeba. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiaj. My widzimy się już niebawem. Ściskam co jak pa!